Zadowolona, rozumiem, Sylwia Liśkiewicz po wygranej, po efektownej wygranej. To, że twoja rywalka była na ostatnią chwilę, to wiadomo, ale powiedz jakby, co czułaś w tych ostatnich chwilach, kiedy no, walczyłaś o to, czy ktoś, czy po prostu będziesz miała walkę, czy nie? No na pewno był bardzo duży stres. Mega byłam jakby poddenerwowana tym, że jest możliwość, że nie zawalczę na tej gali. Byłam jakby zestresowana tym, ponieważ waga się zmieniła. Do 5-2 miało być, było do 5-5. No i co? Szkoda tylko treningów moich przygotowawczych, które by jakby były niepokazane tutaj, gdyby przeciwniczki jednak nie było. Ale do pewnego momentu rywalka stawiała opór, kiedy poczułaś, że przełamujesz jej ataki, obronę? Pierwsza runda była kompletnie na wyczucie, tak? Nie wiedziałam, bo nic nie wiedziałam o rywalce, nic nie można było znaleźć, więc było na wyczucie. Druga runda już zaczęłam czuć, że to ja prowadzę. Poczułam, że dostała ciężki cios. Po tym ciosie poszłam po prostu jak burza. Tak, ja uważam, że tak było. Miałaś, to jest twoja druga walka w tym roku, zdaje się, zawodowa, tak? Tak. Co chcesz zrobić dalej ze swoją karierą? Jak następny krok dla ciebie? Znaczy tak, miałam przerwę, ponieważ na głęboką wodę się rzuciliśmy. Nie miało być tak. Teraz powoli z powrotem wracam, wdrażam się. Oczywiście stójkę cały czas robię i startuję w niej. MMA zaczęłam już robić, więc robię. Ponieważ czekają mnie dwie kolejne walki w tym roku prawdopodobnie. I też one będą w MMA, więc jak najbardziej zaczynam już powoli tak na 100% wdrażać parter. A na jakich galach? Na jakich galach? Na razie jest tajemnicą, więc sorry. Próbowałem. Dobra, gratuluję jeszcze raz, dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie.